2, relacjonuje pan premier Sęczek i jeszcze przy... Państwo macie cały projekt uchwały przed sobą. Tak? Właśnie z uzasadnieniem. Tak. Proszę Państwa, ponieważ uzasadnienie jest bardzo długie i obejmuje bardzo szczegółowe rzeczy w oparciu o spostrzeżenia fachowców, proponuję, żeby pan Orlik odczytał tylko do paragrafu drugiego, a Państwo życzycie o chwilę uzasadnienia. Wracam oszczędności czasu. Proszę bardzo. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie uruchomienia punktów tramwajów linii 6, Urbanów Salwator oraz 11, Czerwone Maty, Mały Płaszów w niedzielę i święta oraz w soboty do godziny 20. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o uruchomienie kursów tramwajów linii 6 Kudwanów Salwator i linii 11 Czerwone Maki Mały Płaszów w niedzielę oraz w święta w godzinach 9 do 20 oraz w soboty w godzinach 18 do 20 poprzez przeniesienie 7 do 8 kursów w każdą stronę z dni poprzednich wykonywanych po godzinie 20. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, ja sobie tu pozwolę jeszcze poprawkę. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos w miejscu, proszę? Poprawkę. Punkt pierwszy. Dodaje się w paragrafie drugim o treści. Uzasadnienie jest za integralną częścią uchwały. Punkt drugi, paragraf 2, otrzymuje numerację paragraf numer 3. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Czy 15 osób jest za przyjęciem poprawki? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, bo się wstrzymał, nie widzę. 15 za, przeciw 0, czy wstrzymujących 0. Powtórnie pytam, czy ktoś z Państwa w sprawie tego druku chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie 19 osób jest za. Proszę Państwa, jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. 19 za, przeciw 0. Przyszczymujących.